świetnych nastrojach witamy Was bardzo serdecznie z Murawy, naszego miejskiego stadionu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie kibiców futbolu w Białej Podlaskiej. Wykonawca stadionu, pan Paweł Niczyporuk, już wczoraj zgłosił nam gotowość odbioru na kilka dni przed wynikającym z zawartej z nim umowy terminem. Świetny czas wykonywania tej inwestycji, a to daje nam komfort, że te procedury odbiorowe zakończą się przed zaplanowanym już pierwszym meczem u siebie. To domowe spotkanie wedle znanego nam już terminarza rozgrywek MKS Podlasie rozegra z wieczystą Kraków, chyba najbardziej przecież atrakcyjnym rywalem, już 13 sierpnia. Zapraszamy Was, bialskich kibiców i przyjaciół futbolu z szerokiego regionu, na to otwarcie. Jeśli chodzi o przygotowania drużyny do sezonu, to rozpoczęliśmy przygotowania 6 lipca w środę na naszych obiektach. Dzisiaj mamy grę wewnętrzną między sobą i od następnego tygodnia już zaczynamy taką mocniejszą pracę dwutygodniową, można powiedzieć obozową, z podwójnymi jednostkami treningowymi we wtorki i w czwartki i mam nadzieję, że odpowiednio przygotujemy się do następnego sezonu. Jak wiemy, terminarz jest wymagający na początku sezonu, ale jestem przekonany, że sprostamy temu wyzwaniu. Kadra jeszcze nie jest zamknięta, ale można powiedzieć, że już domykamy naszą kadrę zawodniczą i już być może w następnym tygodniu będę miał taki zespół, jaki oczekiwałem i spokojnie będziemy mogli przygotowywać się do zbliżającego się sezonu. Szanowni Państwo, miło mi przywitać z Murawy stadionu MKS Podlasie. Tutaj podziękowania panu prezydentowi za bardzo szybką realizację i cieszymy się, że już niebawem z wieczystą Kraków zagramy na tym obiekcie. Chcę podkreślić, że tworzymy nowy projekt. Wielu chłopaków z Akademii dostaje szansę gry w pierwszej drużynie. Tutaj rolą sztabu szkoleniowego jest umiejętne wkomponowanie. Czekamy z niecierpliwością na nowy sezon, nową drużynę i nowe rozdanie. Tak jak wcześniej trener powiedział, kadra jeszcze jest w trakcie kompletowania. Dokonaliśmy już 6 naprawdę wartościowych transferów, ale to jeszcze nie jest koniec. Pojawią się też nowe twarze i myślimy, że jeszcze 2, 3, może nawet 4 zawodników trafi do naszego zespołu i zrobimy wszystko, żeby trener miał taki zespół, jaki chciał przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu, żeby ta kadra była naprawdę mocna i żebyśmy na tym nowym stadionie mogli się cieszyć z super gry naszej drużyny, która będzie grała o najwyższe cele. Ze swojej strony powiedzieć, że śledzę bialską piłkę od wielu lat. Sam kiedyś grałem tutaj w Białej. Natomiast mogę przekazać, że wiele pokoleń naszych młodych piłkarzy, starszych piłkarzy już dużo starszych piłkarzy marzyło, żeby zagrać w takich warunkach, ale dopiero naszemu pokoleniu się udało, żebyśmy dzięki doskonałej współpracy z Urzędem Miasta i z włodarzami mieli warunki do uprawiania sportu. Nie tylko tutaj, ale również na obiektach Akademii Piłkarskiej, gdzie udaje nam się to wszystko spinać, rozbudowywać i mam nadzieję, że to przyniesie efekty sportowe w kolejnych latach. Niesamowitą wartością dodaną w naszym środowisku piłkarskim jest fakt, że w Białej Podlaskiej jest Szkoła Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tym pozytywnym efektem jest chociażby fakt, że nasz młody, ale bardzo doświadczony trener Artur Rękowski przeszedł wszystkie szczeble kariery trenerskiej i posiada jak na tak jeszcze wciąż młody trenerską wiek ogromne doświadczenie. Kolejnym bardzo istotnym handicapem, który przyniesie nam wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej, kibicom futbolu niezwykłą frajdę, jest to, że planujemy wspólnie z panem docentem Leszkiem Cicirko i środowiskiem Szkoły Trenerów PZPN mecz otwarcia, ten miejski, inaugurujący oficjalnie funkcjonowanie stadionu na 4 września, gdy po konferencji, która odbędzie się w Szkole Trenerów PZPN, wystąpią na naszym boisku, na miejskim stadionie dla bialskiej publiczności jeszcze niedawne gwiazdy reprezentacji Polski.
Podlaski. Podsumowując, 13 sierpnia, inauguracja Ligi MKS Podlasie podejmuje wieczystą Kraków. 4 września, mecz otwarcia miejskiego z udziałem gwiazd polskiej piłki. Serdecznie zapraszamy. Thank you.